że no tak do połowy zawodów, do 10 biegu w zasadzie, to tutaj konstaliście i to tak dosyć mocno, Falubas. Później nie w tę stronę poszliście z przełożeniami od tego 10 biegu? Ciężko powiedzieć, bo gdzieś tam kombinowaliśmy bardzo i w jedną i w drugą stronę, a nie wychodziło to. Więc co to powiem, no, gdzieś tam przyjechaliśmy do jaskini Lwa, fajnie się to zaczęło, ale gdzieś tam później no też nie ma co mówić, że ten pechowy początek Przemka Pawlickiego spowodował to, że byliśmy dłużej na prowadzeniu niż się tego wszyscy spodziewali, ale no nie, no końcówka zupełnie nam się rozjechała, myślę, że te ustawienia poszły nie w tą stronę i tyle. A sam tor dzisiaj, jak pan go ocenia, bo przed dwoma tygodniami Sławomir Kryjo miał dużo zastrzeżeń do tego zielonogórskiego toru, a dzisiaj jak on się spisywał? Tor jak tor, myślę, że tor jest dla wszystkich taki sam i to nie ma co narzekać. Wiadomo, że jest zrobiony tak, żeby pasował gospodarzom, a jak widać było, dopóki był przyczepny, to w zupełności nam nie przeszkadzał. Bardziej to, jak się zrobiło twardo, to nie potrafiliśmy znaleźć rozwiązania na niego. Słówko o tej sytuacji po 12 biegu, nie mogę o to... Muszę gdzieś tam sam to przemyśleć, przeanalizować na gorąco, nie będę tego komentował. Ja tylko o jedną rzecz chciałem dopytać, bo rozmawialiśmy z Grzegorzem Walaskiem. On użył takiego sformułowania, że trochę się czuje mentalnie, jakby był poza Ostrowem. Jak pan to skomentuje? Poza drużyną. No, to nie moja wina, no, jeśli się gdzieś tam usuwa, no to ja nie mogę go na siłę wciągać z powrotem. No nie wiem, no, nie wiem, no nie rozmawialiśmy, starałem się go uspokoić, a że tak to komentuję, ja tego nie będę komentował.